Dzisiaj mamy kolejny tytuł spotkania pod tytułem Jednorodzony w kontekście bóstwa Jezusa Chrystusa. Słowo jednorodzony występuje w Nowym Testamencie w odniesieniu do Pana Jezusa. Słowo jednorodzony wprowadza wielu czytelników Pisma Świętego w błąd, jeśli chodzi o naturę Jezusa Chrystusa. Pamiętam, kiedy ukończyłem seminarium duchowne i zostałem posłany na jedną z placówek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, parafii byśmy powiedzieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, miałem spotkanie z grupą antytrynitarzy, czyli chrześcijan zaprzeczających bóstwu Jezusa Chrystusa. Ja byłem młody, dopiero co skończyłem seminarium. Nie miałem zbytniego doświadczenia, a jednocześnie oczywiście moja wiedza nie była może tak kompletna, tak szeroka, jak dzisiaj po prawie 40 latach. I w czasie dyskusji jeden z obecnych antytrynitarzy przedstawił mi teksty w Nowym Testamencie, gdzie Chrystus Pan określony jest słowem jednorodzony, wyjaśniając, że Chrystus nie może być Bogiem, ponieważ słowo jednorodzony wskazuje na to, że ma swój początek. Nie wiedziałem wtedy, jak to wyjaśnić. No i rzeczywiście poniosłem, że tak powiem po ludzku, klęskę. Dzisiaj, gdybym z tymi ludźmi się spotkał, oczywiście dyskusja poszłaby w zupełnie innym kierunku. Umiałbym tą kwestię wyjaśnić, umiałbym ją wytłumaczyć i na pewno obie strony byłyby usatysfakcjonowane i zadowolone. Ale wtedy ja nie miałem kompletnej wiedzy, a z kolei mój rozmówca nie rozumiał tego, co mówi. Słowo jednorodzony, tak jak powiedziałem, kojarzy nam się z narodzinami kogoś, a więc z początkiem istnienia tej osoby. I wyraz ten w Nowym Testamencie, jak nadmieniłem, odnosi się również do Pana Jezusa. Czy więc osoba Jezusa Chrystusa ma początek swego istnienia? Jak właściwie zrozumieć występujące w Nowym Testamencie słowo jednorodzony w kontekście właśnie Jezusa Chrystusa? Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy borykają się z teologicznymi problemami bosko-ludzkiej natury Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr zapisał, że ludzie płytko znający Pismo Święte mogą mieć pewne trudności, mogą pewne trudne fragmenty Biblii opacznie rozumieć na swoją niekorzyść. I tu przeczytajmy sobie z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, wersety od 15 po 17. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. A więc są w tekstach biblijnych trudne fragmenty, które są opacznie tłumaczone i bardzo często ludzie nierozumiejący tych fragmentów również narzucają ich błędną interpretację innym. Przyjrzyjmy się więc zagadnieniu kwestii jednorodzony dokładnie. Nowy Testament został zapisany w języku greckim i greckie słowo monogenes znaczy jednorodzony. Greckie słowo monogenes, jednorodzony, występuje 9 razy w Nowym Testamencie, a więc to jest bardzo mało.
9 razy. Monogenes 3 razy występuje w sensie dosłownym, literalnym i oznacza jedynaka lub jedynaczkę, czyli jedyną córkę lub jedynego syna. Chciałbym odczytać pewne fragmenty Ewangelii Łukasza. Oto Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. I w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza czytam werset 12. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. Jest to historia o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Gdy Pan Jezus zbliżał się do bramy miasta, z bramy miasta wychodził kondukt pogrzebowy, zmarł jedyny syn pewnej wdowy, jedynak. I tutaj ewangelista Łukasz w greckim tekście używa słowa monogenes. To był jej jedyny syn, to był jedynak, on zmarł. Pamiętamy, że Chrystus go z martwych wzbudził. 9 rozdział, werset 38. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka, bo oto duch porywa go i zaraz krzyczy, szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Popatrzcie, to jest historia, kiedy Pan Jezus po swoim przemienieniu na tej tradycyjnej górze Tabor schodzi na dół i tam wśród tłumu ludzi spotyka ojca błagającego go o uzdrowienie jego jedynego syna, który miał demona. No i rzeczywiście jest tutaj mowa, Łukasz używa słowa monogenes. To był jedyny syn tego człowieka, jedynak. No i tutaj jeszcze wróćmy do 8 rozdziału i w 8 rozdziale przeczytajmy tekst 42. 8 rozdział, werset 42. I w 42 wersecie czytamy: gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała, a gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. To jest historia, kiedy Pan Jezus, otoczony będąc tłumem, nagle widzi, jak przystępuje do niego przełożony synagogi, Jair miał na imię, błaga go, prosi, żeby szybko poszedł do jego domu i uzdrowił jego jedyną córkę, jedynaczkę. Oczywiście zanim Pan Jezus doszedł, ona umarła. Pan Jezus ją wzbudził z martwych, mówiąc: Talita kumi, czyli dziewczynko, tobie mówię, wstań. Ale Łukasz w 42 wersecie używa tutaj słowa monogenes, jedynaczka, jedyna córka Jaira. A więc to są te trzy miejsca w Nowym Testamencie, gdzie występuje słowo monogenes w sensie dosłownym. I co ciekawe, występuje ono tylko i wyłącznie w Ewangelii Łukasza w sensie dosłownym. Jeden raz użyte jest słowo monogenes, jednorodzony w Nowym Testamencie przez apostoła Pawła, w stosunku do Izaaka. I tutaj chciałbym otworzyć list do Hebrajczyków, 11 rozdział i werset 17. Czytam ten tekst z Biblii grecko-polskiej, przekład interlinearny. Dzięki wierze ofiarował Abraham Izaaka, doświadczany, i jednorodzonego ofiarowywał, te obietnice przyjąwszy.
Jest tutaj mowa o tym, że Abraham ofiarował Bogu Izaaka swojego jednorodzonego syna. I teraz pomyślcie, Stary Testament informuje nas, że w sensie dosłownym Izaak na pewno nie był jednorodzonym synem Abrahama. Przecież Księga Rodzaju podaje, że oprócz Izaaka patriarcha Abraham miał Ismaela urodzonego z Egipcjanki Hagar. W Księdze Rodzaju w 16 rozdziale i 15 wersecie czytam następujące słowa. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżesza, 16 rozdział i tutaj werset 15, gdzie czytamy następujący tekst. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A więc popatrzcie, Abraham z Hagar miał syna Ismaela. A więc Izaak nie był jedynym synem Abrahama. Tekst biblijny informuje nas, że oprócz tego Abraham miał 6 synów urodzonych z Ketury, którą pojął za żonę po śmierci Sary. I oto w 25 rozdziale Księgi Rodzaju, czytam werset 1 i 2, potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura, ta urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha. A więc mamy już oprócz Izaaka 7 synów. Miał także nieokreśloną w zapisie biblijnym liczbę synów z nałożnic. W 25 rozdziale Księgi Rodzaju czytam werset 6. A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód do kraju wschodniego. Rozumiemy więc, że apostoł Paweł użył słowa jednorodzony w liście do Hebrajczyków w głębszym niż tylko literalnym znaczeniu. W tym wypadku greckie słowo monogenes ma znaczenie symboliczne. Wyróżnia ono Izaaka jako syna obiecanego, tego najważniejszego, tego wyjątkowego, tego szczególnego i jedynego w swoim rodzaju, niepowtarzalnego, odrębnego, poza którym nie ma nikogo innego podobnego. Tego, który jest ewenementem i unikatem, który był synem wiary, nadprzyrodzonym darem Boga. Słowo jednorodzony jest 5 razy użyte w podobnym znaczeniu w stosunku do Jezusa Chrystusa. W kontekście Pana Jezusa występuje ono w Nowym Testamencie tylko w pismach apostoła Jana. Żaden inny autor Nowego Testamentu nigdzie Chrystusa nie określa słowem jednorodzony. Tylko apostoł Jan. Dlaczego? Wydaje się, że Jan ze wszystkich apostołów najgłębiej pojął tajemnicę bosko-ludzkiej natury Zbawiciela. Jan określa Chrystusa jednorodzonym dla podkreślenia i wyróżnienia Go jako tego jedynego, niepowtarzalnego, wyjątkowego, jako kogoś odrębnego, jedynego w swoim rodzaju, poza którym nie ma innego podobnego. Kogoś, kto jest we wszechświecie ewenementem i unikatem. Jan bowiem widzi w Jezusie szczególny, o najwyższym znaczeniu
dar niebios. I dlatego nazywa go jednorodzonym. Ten jedyny, niepowtarzalny ewenement, unikat i tak dalej. I pierwszy tekst w Pismach Jana, w którym Chrystus nazwany jest jednorodzonym, zapisany jest w Ewangelii Jana w rozdziale 1 i wersecie 14. Czytam oczywiście z przekładu interlinearnego Nowego Testamentu grecko-polskiego. I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy. Gdybyście teraz popatrzyli w inne przekłady Biblii, to proszę zauważyć, że w greckim tekście badanego zapisu nie występuje słowo syn, jak to zauważamy w niektórych przekładach. W tym zapisie słowo jednorodzony odnosi się do Chrystusa jako tego jedynego, niepowtarzalnego, poza którym nie ma innego podobnego. Można byłoby spokojnie powiedzieć, że ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako jedynego, niepowtarzalnego od Ojca, pełen łaski i prawdy. Teraz popatrzmy na Ewangelię Jana, także pierwszy rozdział i werset 18. Boga nikt nie zobaczył kiedykolwiek. Jednorodzony Bóg, będący w łonie Ojca, ów wyjaśnił. Tak brzmi ten tekst w przekładzie Biblii interlinearnej grecko-polskiego Nowego Testamentu. Moi drodzy, tak jak zwrotu będący w łonie Ojca, bo tu występuje taki zwrot, będący w łonie Ojca, nie można rozumieć dosłownie, no bo przecież Bóg Ojciec nigdy nie zaszedł w ciążę z Panem Jezusem. Tak podobnie odnoszący się do Chrystusa termin jednorodzony także nie może być traktowany dosłownie. Bóg przez proroka Izajasza oświadczył, że przed nim i po nim żaden inny Bóg nie zaistniał. Pozwólcie, że przeczytam fragment Księgi Izajasza, 43 rozdział i werset 10, gdzie jest zapisane: Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. A więc innego Boga, inny Bóg nigdy nie zaistniał przed prawdziwym Bogiem i inny Bóg nigdy nie zaistnieje po prawdziwym Bogu. Dlatego wnioskujemy, że słowo jednorodzony oznacza tu unikatową, jedyną w swoim rodzaju postać Chrystusa. A czym różni się postać Chrystusa na przykład od Ojca i Ducha Świętego? Apostoł Paweł zapisał, że wśród trzech osób bóstwa objawionego na kartach Biblii tylko Pan Jezus przyjął naturę człowieczą. Tylko Pan Jezus jest istotą bosko-ludzką. Ojciec i Duch Święty pozostają istotami całkowicie i wyłącznie boskimi. Chrystus jest istotą bosko-ludzką. Żeby nie być gołosłownym,
pragnę przeczytać pewien fragment z Nowego Testamentu, z listu do Kolosan i tam rozdział 2 i werset 9. List apostoła Pawła do Kolosan, 2 rozdział, werset 9. O Panu Jezusie pisząc, Paweł podaje, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W Panu Jezusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. A więc z jednej strony Chrystus jest istotą cielesną, jak każdy z nas, czyli ma naturę ludzką, ale z drugiej strony w tej ludzkiej naturze Chrystusa Pana mieszka również pełnia bóstwa. Popatrzmy teraz na Ewangelię Jana, 3 rozdział, werset 16 i tam doskonale znany wszystkim tekst. Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy wierzący nie zginął, ale miał życie wieczne. Użyty w tym zapisie przez apostoła Jana grecki wyraz monogenes, jednorodzony, nie oznacza początku Pana Jezusa, ale fakt, że poza Nim nie ma nikogo Mu podobnego. Jest jedyny w swoim rodzaju. Jest niepowtarzalny. Drugiego takiego nie ma. Chrystus jest niepowtarzalnym, najcenniejszym darem niebios. Jest jedyny w sensie duchowym. Drugiego takiego nie ma. I przedostatnie miejsce Nowego Testamentu, gdzie słowo jednorodzony jest użyte w stosunku do Pana Jezusa, to jest także 3 rozdział Ewangelii Jana i werset 18, gdzie czytamy: wierzący w Niego nie jest sądzony, zaś niewierzący już osądzony został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Występujące w tej wypowiedzi Jezusa do Nikodema słowo pierworodny należy rozumieć jako jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, poza którym nie ma innego podobnego. Szczególny ewenement i unikat we wszechświecie. Pan Jezus zwraca uwagę Nikodemowi na siebie jako na najwyższy, najcenniejszy, nadprzyrodzony dar niebios, oferujący światu zbawienie. Tak to należy rozumieć. O to tutaj chodzi. Ostatnim fragmentem Nowego Testamentu, gdzie użyte jest słowo jednorodzony, monogenes w stosunku do Pana Jezusa, jest pierwszy list Jana, 4 rozdział i werset 9. Jan zapisał: w tym stała się widoczna miłość Boga wśród nas, że Syna swego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez Niego. A więc Syna swego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, aby żyliśmy, dosłownie jest tu tak przetłumaczone, aby żyliśmy przez Niego. Bóg wysłał na świat Jezusa Chrystusa, jedynego, niepowtarzalnego, poza którym nie ma takiego innego Syna Bożego i człowieczego w jednej osobie. Ojciec wysłał na świat nadprzyrodzony, o najwyższym znaczeniu dar niebios. Spróbujmy teraz podsumować sobie to, co przeczytaliśmy,
to, co omówiliśmy. Greckie słowo monogenes, jednorodzony, użyte jest przez natchnionych pisarzy Nowego Testamentu dwojako. Raz pisarze Nowego Testamentu, tutaj ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii, używa tego słowa w znaczeniu literalnym, gdy pisze o zmartwychwzbudzeniu jedynaka pewnej wdowy z Nain, gdy pisze o zmartwychwzbudzeniu jedynaczki przełożonego synagogi Jaira, gdy pisze o uzdrowieniu, oswobodzeniu z demonów syna pewnego człowieka, którego napotkał schodząc z góry przemienienia. I słowo to używane jest w pozostałych wypadkach w sensie symbolicznym. Tak jak powiedziałem, w pierwszym znaczeniu znaczy ono dosłownie i oznacza jedynaka lub jedynaczkę, czyli jedyny syn, jedyna córka. W drugim wypadku zawiera ono w sobie głęboką myśl teologiczną i oznacza kogoś wyjątkowego, kogoś szczególnego, kogoś niepowtarzalnego, kogoś jedynego w swoim rodzaju, kogoś odrębnego, kogoś poza którym nie ma innego podobnego, kogoś, który jest ewenementem, kogoś, który jest unikatem, kogoś, który jest nadprzyrodzonym o najwyższym znaczeniu darem niebios. Ktoś, kto jest jedyny w swoim rodzaju. I takim właśnie w oczach apostoła Jana, bo słowo monogenes w tym znaczeniu występuje tylko w pismach Jana, jest właśnie Jezus Chrystus. Oczywiście w niczym to nie pomniejsza, a nawet wprost przeciwnie, jeszcze bardziej uwydatnia bosko-ludzką naturę Chrystusa. Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby ten materiał otrzymać wydrukowany na piśmie, bardzo proszę pisać na adres mailowy Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeśli takie zamówienie, taką prośbę otrzymamy, drogą elektroniczną wyślemy ten materiał wydrukowany. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę, aby dzisiejsze rozważanie pomogło wielu zrozumieć boską naturę Chrystusa, która połączyła się również z ludzką. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ku Bożej chwale. Amen.